Dzień dobry, witam Was w poniedziałek i to nie byle jaki poniedziałek, bo poniedziałek już lutowy. Pierwszy miesiąc 2023 roku za nami i nadeszła pora, żeby go podsumować. Podsumować oczywiście czytelniczo. Mam tutaj przy sobie sporo książek, ale to nie oznacza, że wszystkie te książki w styczniu przeczytałam. Mam przy sobie też kilka, które z tymi, które czytałam, były w jakiś sposób powiązane. Jeżeli ciekawi Was to, jaki był ten mój czytelniczy styczeń, no to oczywiście zachęcam do wysłuchania tej mojej dzisiejszej opowieści. Czy przeczytałam w tym styczniu dużo książek i czy jestem zadowolona z lektur, które trafiły w moje ręce? Nie przeczytałam wielu książek, dlatego że już od jakiegoś czasu ja nie czytam. Ja nie idę na ilość, raczej celuję w jakość, czyli zupełnie satysfakcjonują mnie trzy książki, które w całości przeczytałam w styczniu. Czwartą zaczęłam czytać w styczniu, jeszcze jej nie skończyłam, ale były to lektury trafione. Z każdą jedną spędziłam miłe chwile, oczywiście. Coś podobało mi się bardziej, coś mniej, no ale nie było tak, żebym musiała książkę odłożyć, czy żebym była bardzo zawiedziona tym, że wybrałam do przeczytania taką, a taką książkę. Dobrze, już bez zbędnego przedłużania, no tak jak powiedziałam, wszystkie okazały się trafione, więc to był bardzo dobry początek roku. A na dobry początek tego filmu wspomnę Wam jeszcze o książce, o której zapomniałam wspomnieć w filmie, w którym pokazywałam moje czytelnicze hity 2022 roku, więc pomyślałam, że zrobię to teraz, bo nie chciałabym, żeby ona całkowicie przeszła na tym kanale bez echa. Mowa o Strasznej Wróżbie. To jest książka, którą ja pamiętam jeszcze z czasów mojego dzieciństwa. Taka dość sporych rozmiarów. I cóż to jest ta Straszna Wróżba? To jest rosyjska nowela fantastyczna pierwszej połowy XIX wieku. Wiem, że lubicie, kiedy mówię o tego typu takich niesamowitych książkach, dlatego też chciałabym Wam dzisiaj tę Straszną Wróżbę z rosyjskimi nowelami właśnie z pierwszej połowy XIX wieku polecić. I od razu Wam powiem, że ona stanowi ciekawe uzupełnienie tych opowieści, które znajdziecie w tej piwowskiej antologii opowieści niesamowitych. Ja mam tutaj, jeśli chodzi o tę piwowską antologię, i wydanie nowsze, i wydanie starsze właśnie tych opowieści niesamowitych rosyjskich. I też przy okazji powiem Wam, że i w tym nowszym wydaniu, i w tym starszym prezentowane są dokładnie te same opowiadania, więc to nie jest tak, że te wydania różnią się od siebie zawartością, tymi zawartymi w nich opowiadaniami. Jest wydanie nowsze i wydanie starsze. Ja wolę to starsze, dlatego że ma według mnie taki niesamowity urok. Też pamiętam to wydanie jeszcze z mojego dzieciństwa, kiedy stało sobie na półce, na której stały książki, i bardzo mnie intrygowało, no bo powiedzcie sami, kogo nie zaintrygowałaby prawie kompletnie czarna okładka z jakimiś zębami iście wampirzymi, krzyżem, księżycem i grobem. Więc już kiedy byłam dzieckiem, ta książka mnie intrygowała. Ale wracając do Strasznej Wróżby, może pokażę Wam, tak chyba będzie najprościej, może pokażę Wam spis treści tej Strasznej Wróżby. Takimi delikatnymi iksikami zaznaczyłam opowiadania, które pojawiają się też w tym wydaniu piwowskim, bo byłam, czytając tę Straszną Wróżbę, ciekawa, ile opowiadań już znam, a z iloma jeszcze w tego typu publikacjach się nie zetknęłam. Powtarzają się tylko trzy opowiadania, więc całkiem nieźle jak na taką solidnych rozmiarów książkę. Jeżeli lubicie literaturę rosyjską, tą taką starszą, i mieliście już do czynienia z tymi opowiadaniami, opowieściami niesamowitymi w wydaniu piwowskim, to przeszukajcie internet w poszukiwaniu Strasznej Wróżby. Spośród tych opowieści zawartych w Strasznej Wróżbie szczególnie spodobały mi się trzy. Po pierwsze ta tytułowa, Straszna Wróżba, której autorem jest Aleksander Bestużew-Marliński. Po drugie Zjawa Włodzimierza Odojewskiego oraz Portret Mikołaja
Gogola. Zdradzę Wam tylko jeszcze, że na kartach tej strasznej wróżby, tej opowieści Straszna Wróżba, pojawia się diabeł. Nie wprost, ale jesteśmy jako czytelnicy niemal pewni, że to właśnie jest diabeł. A wspominam o tym dlatego, że ostatnio całkiem sporo na Instagramie nawiązywałam do wyobrażeń właśnie diabła, takich bardziej ludowych wyobrażeń diabła, polskich, na pewno kojarzycie te diabły, które gdzieś tam przesiadywały sobie w wierzbach, ale o tym opowiem za chwilę przy okazji podsumowywania innej książki, którą przeczytałam w styczniu. Za to moją pierwszą styczniową tegoroczną lekturą była opowieść Charlesa Dickensa, czyli literatura angielska, dzwony, które dzwonią, gdy odchodzi stary rok i nadchodzi nowy. Dlaczego wybrałam tę książkę? No oczywiście dlatego, że tematyka była zbieżna z początkiem nowego roku, a dodatkowo dawno nie czytałam żadnej opowieści Dickensa, więc troszkę za tą jego literaturą się stęskniłam. No i ta książka też ładnych kilka lat wyczekała się na półce mojej biblioteczki, zanim po nią sięgnęłam. Do opowieści wigilijnej Dickensa mam taki ogromny sentyment, ona bardzo miło mi się kojarzy, dlatego też pomyślałam, że sięgnę po jakąś jego inną świąteczną opowieść. Akcja tej toczy się w Wigilię Nowego Roku w Londynie i poznajemy tutaj takiego posłańca, którego można wynająć już w nieco starszym wieku, Tobiego Weka, który nazywany był truchcikiem, ponieważ właśnie w ten taki specyficzny sposób przemierzał londyńskie ulice, realizując powierzane mu zadania. Książka podzielona jest na 4 rozdziały. Mamy pierwszy kwadrans, drugi kwadrans, trzeci kwadrans i czwarty kwadrans. I jeszcze może zaznaczę, że ja mam tutaj starsze tłumaczenie. W 2011 roku, jeśli się nie mylę, pojawiło się tłumaczenie tej opowieści nowsze. Tytuł polski tej mojej wersji to Dzwony, które dzwonią, gdy odchodzi stary rok i nadchodzi nowy, a podtytuł to Opowieść o duszkach. Natomiast tytuł oryginału, w tym tytule oryginalnym nie mamy opowieści o duszkach, ale A Goblin Story, czyli pojawiają się tutaj raczej takie gobliny. O jakie dzwony chodzi? Chodzi o dzwony znajdujące się na wieży jednego z londyńskich kościołów. Czy temat jest jakiś mocno odkrywczy w tej książce? Nie, bo podobnie jak w opowieści wigilijnej Ebenezer Scrooge, tak i tutaj jeden z bohaterów, dla przyzwoitości nie zdradzam, który poznaje nocą właśnie swoją przyszłość. Przyszłość swoją, przyszłość swoich bliskich i oczywiście nie jest to przyszłość wymalowana w takich jaskrawych, pięknych, kolorowych barwach. Raczej jest to przyszłość ponura. Przy okazji, zanim zapomnę, podobały mi się też ilustracje pojawiające się na kartach tego mojego wydania. To jest wydanie z 1989 roku, a ilustracje pochodzą z pierwszych wydań angielskich. Ten Toby Veck, o którym wspominałam, pochodzi z takiej bardzo biednej grupy mieszkańców zamieszkujących Londyn. Nie zawsze ma co włożyć do garnka. Jeśli pogoda jest niesprzyjająca, musi marznąć na zewnątrz, próbować się gdzieś rozgrzać, też właśnie truchtając w taki specyficzny sposób. Właśnie w Wigilię Nowego Roku Toby Veck stał sobie taki biedny i zmarznięty, oczekując na kolejne zlecenia, kiedy podeszła do niego jego córka z apetycznie pachnącą strawą, co nie zdarzało się zbyt często. No i Toby Veck zaczął sobie te flaczki, to były chyba flaczki, tak, zaczął sobie te flaczki zajadać, aż tu pojawił się bohater z wyższej klasy społecznej i posłuchajcie fragmentu. Otóż, moi panowie, zwrócił się rajca do obu swoich przyjaciół, z którymi przybył właśnie na to miejsce. Prosty ze mnie człowiek, prosty i praktyczny, więc też przystępuję do rzeczy w sposób prosty i praktyczny. Taki już mam zwyczaj, ani nie kryje się w tym żaden sekret, ani nie jest bynajmniej trudno postępować w sposób właściwy z tego rodzaju ludźmi, jeśli się ich tylko rozumie i przemawia do nich ich własnym językiem. Hej, dobry człowieku, tu spojrzał na Tobiego. Nie próbuj tylko wmawiać we mnie, czy w kogo bądź innego, że nie masz zawsze dość strawy i to dobrej strawy, ponieważ
ponieważ ja wiem lepiej. Skosztowałem tych tu twoich flaków, więc mnie nie naciągniesz. Rozumiesz, co znaczy naciągać? Użyłem właściwego słowa. Otóż, mój dobry człowieku, mówi się wiele bzdur o niedostatku, o klepaniu biedy. Rozumiesz? Właściwego użyłem słowa? A ja postanowiłem zrobić z tym porządek. Słyszy się też często modną śpiewkę o głodzie. Z tym również postanowiłem zrobić porządek. To wszystko, co chciałem powiedzieć. Dickens pokazuje tutaj taką pewną nieczułość tych wyższych warstw społecznych na niedolę tych najbiedniejszych. Pokazuje, jak różne były te światy i pokazuje też, że właściwie czymś niemożliwym było dla tych osób żyjących w dostatku pojąć, że ktoś inny może nie mieć tego przykładowego obiadu. Dodatkowo Dickens zwraca też tutaj uwagę na kwestię karania więzieniem za próbę samobójczą i karania więzieniem za włóczęgostwo, bo włóczęga na kartach tej opowieści również się pojawia. Nie zdradzę Wam, czy ta historia kończy się źle, czy kończy się dobrze. Sprawdźcie sami. Pewnie już nie teraz, ale myślę, że jest to ciekawa lektura na początek kolejnego już roku kalendarzowego. W Boże Narodzenie możecie przeczytać sobie opowieść wigilijną, a właśnie kiedy będzie zbliżał się nowy rok, tę opowieść Dickensa, dzwony, które dzwonią, gdy odchodzi stary rok i nadchodzi nowy. Także podsumowując, to nie było nie wiadomo co, natomiast pojawiła się w tej opowieści Dickensa ważna kwestia społeczna, jak zresztą zwykle u niego bywa. I ja jestem z tej lektury zadowolona, choć pewnie w zestawieniu jakichś 10 moich najbardziej trafionych wyborów czytelniczych 2023 roku się nie znajdzie. To będzie chyba książka tego miesiąca. Książka, z której przeczytania jestem najbardziej zadowolona. Jestem zadowolona z tego, że ją odnalazłam, wyszukałam i że miałam szansę się z nią zapoznać. Adam Fischer, Zwyczaje pogrzebowe ludu polskiego. Nie będę się tutaj rozgadywała, dlatego że w ubiegłym tygodniu na moim kanale pojawił się film, w którym opowiadałam Wam typowo o tej książce. Ja teraz powiem tylko krótko. Polecam, jeśli interesują Was dawne zwyczaje, jeśli interesują Was jakieś zwyczaje pogrzebowe, które może zaobserwowaliście nawet gdzieś niedawno i nie rozumiecie, dlaczego postępuje się tak, a nie inaczej, bo dzięki tej książce można też lepiej zrozumieć to nasze współczesne postępowanie w przypadku pogrzebu. Jeżeli lubicie etnografię, ta książka też na pewno Was usatysfakcjonuje. Ja mam tutaj wydanie wydawnictwa Armoryka z 2017 roku, ale ono stanowi tylko taki reprint, przedruk z 1921 roku. Poza tym ta książka jest też dostępna w wersjach elektronicznych oraz darmowo w zbiorach Biblioteki Polona. Odsyłam Was do tamtego mojego filmu. Jak widzicie, sporo w tej książce pozaznaczałam, a informacji na absolutnie każdej stronie nie brakowało. Ta książka Adama Fischera ma ponad 400 stron i to 400 stron właśnie takich naładowanych informacjami, więc kiedy skończyłam jej lekturę i zastanawiałam się nad tym, po co sięgnąć, wiedziałam, że musi to być coś lekkiego, coś, co pozwoli mi nieco odetchnąć. W moje ręce wpadła książka Gustawa Morcinka, czyli pisarza, który tworzył głównie w dwudziestoleciu międzywojennym, pisarza związanego bardzo mocno ze Śląskiem, z górnikami, ale akurat w moje ręce wpadły takie jego opowieści skierowane bardziej do dzieci, jakkolwiek ja bawiłam się przy nich naprawdę wybornie, więc jeżeli też kiedyś będziecie szukali czegoś lżejszego, to nie krępujcie się. Przedziwne śląskie powiarki. Ja mam tutaj wydanie z 1967 roku z ilustracjami Antoniego Boratyńskiego i przyznam się Wam, że te ilustracje Antoniego Boratyńskiego skradły moje serce. To są takie ilustracje w nieco starszym stylu, które też kojarzą mi się z wieloma innymi książkami, które miałam w moim dzieciństwie. I właściwie każde ze znajdujących się tutaj opowiadań, właściwie każda ze znajdujących się tutaj bajek, bo o bajkach trzeba by było mówić, jest opatrzona taką jedną ilustracją. Długo zastanawiałam się nad tym,
która z tych bajek podobała mi się najbardziej i jest mi bardzo trudno ją wskazać, dlatego że podobały mi się wszystkie, przy czym rzeczywiście tak, bo już kilka dni temu tę książkę skończyłam czytać, wydaje mi się, że na dłużej zostanie ze mną żałosna historia o przygodach diabła Fajferka, o złotogłowcu królu wężów z Goduli oraz o tym, jak diabeł Fafuła chciał ukraść Haneczkę. Myślę, że już teraz chociażby z tych tytułów zorientowaliście się, że tutaj taki delikatny klimacik śląski jest obecny chociażby za sprawą Hanusi, jakiegoś karlika czy Haneczki. Już po samych tych imionach możemy się domyślać, że autor był w jakiś sposób właśnie ze Śląskiem związany. Poza tym w tych bajkach dzieje się naprawdę dużo i powiem Wam, że niejednokrotnie czytając te bajki uśmiechałam się sama do siebie, dlatego że język, którym posługuje się tutaj Gustaw Morcinek, jest językiem mocno specyficznym. Widać, że Gustaw Morcinek się tym językiem bawi. Pojawiają się rymy, pojawiają się powtórzenia, pojawia się też często takie stwierdzenie i dobrze, i zupełnie niespodziewane zwroty akcji. Już kiedy wydaje nam się, że historia zmierza ku końcowi, okazuje się, że za rogiem czeka na nas coś jeszcze. Był raz jeden krawiec, który miał dużo dzieci. Dzieci mu się rodziły i rodziły, nawet powoli zapominał, jak się które nazywa. Gdy miał już ich 12, w domu zaś bieda aż piszczała i nie wiedział, co robić, by tyle dzieci wyżywić, poszedł do lasu z powrozem, żeby się powiesić na suchej gałęzi. Chodził po lesie i chodził i szukał drzewa o suchej gałęzi. A gdy tak chodził, spotkał śmierć siedzącą na pniu. Śmierć odłożyła kosę i coś majstrowała koło swojej płachty, którą była odziana. To jest fragment z bajki o tym, jak śmierć była matką chrzestną. Oni sobie tutaj chwilkę porozmawiali i czytamy dalej. Ech, bo widzisz, mam w domu taką kupę dzieci, że już nawet zapominam, jak się które nazywa. A bieda u mnie stomiliońska, choćby człowiek wbił zęby do ściany, nic nie ugryzie. A na dodatek, gdy szedłem do lasu, żeby się powiesić, moja baba poszła nad staw i w sitowiu znalazła koszyczek z 13 dzieckiem. Zwrotów akcji jest tutaj naprawdę sporo. I też sporo na kartach tych opowieści przewija się jakichś niesamowitych stworzeń. Las był czarny, hukały sowy, puchacze i puszczyki, z gęstwiny wyłaziły okrutne wilkołaki i kłapały paszczękami. Zabiegały mu drogę jakieś poczwary, straszydła, utopce, nocznice, cudaki o wytrzeszczonych oczach, a wszystko tamto tałataństwo hukało, skrzeczało, kłapało paszczękami, ziało płomieniami i dymem. W lasach bardzo często właśnie w tych opowieściach czczają się takie stwory, również diabły, takie iście polskie diabły, takie zabawne nawet powiedziałabym diabełki, bo z połączenia tej wiary chrześcijańskiej, która dotarła na te nasze tereny polskie i tych wierzeń, które były tutaj wcześniej, no uzyskaliśmy taki dość specyficzny na tym naszym polskim obszarze obraz diabła siedzącego właśnie w tych przydrożnych wierzbach. I może dlatego, ze względu na to, że ja też mam z dzieciństwa takie skojarzenia z takimi diabłami, czyli na przykład moja babcia opowiadała, że bała się kiedyś iść taką polną drogą, bo tam rosło przy niej sporo wierzb, no i bała się, że w tych wierzbach siedzą diabły. Zresztą nie tylko ona, bo to było dość powszechne wierzenie. W korytarzu mojego domu wisiały sobie takie rogi. I oczywiście wszyscy wmawiali mi, że to mój dziadek upolował kiedyś diabła w stogu siana. Czego najbardziej bały się diabły w tych opowieściach Morcinka? Ano tego, że piekło zostanie zamknięte, one będą musiały już nie dlatego, że chcą, tylko dlatego, że no nie będą miały innego wyjścia, będą musiały przesiadywać właśnie w takich spróchniałych wierzbach i straszyć pijaków wracających po nocy do domu. Bardzo polecam Wam te przedziwne śląskie powiarki właśnie jako taką odskocznię od tych poważniejszych lektur. U mnie sprawdziły się jako taka odskocznia świetnie, a po drugie, no naprawdę nie spodziewałam się tak zabawnego języka. Ja akurat tutaj takiego fragmentu Wam nie wybrałam, ale jeżeli kiedyś będziecie mieli trochę czasu, to zerknijcie na mojego Instagrama, bo tam sporo tych relacji
odnoszących się właśnie do tych przedziwnych śląskich powiarek zapisałam i można do nich wracać. Zbliżając się już ku końcowi, w styczniu zdążyłam zacząć jeszcze jedną książkę, tym razem książkę z literatury francuskiej, takiej nieco bardziej współczesnej, bo ja tam mówiłam o pozycjach też XIX-wiecznych, a tym razem mamy pozycję z drugiej połowy XX wieku, więc jest to w moim przypadku pewna odmiana. Ja mam tutaj wydanie w przekładzie Andrzeja Frybesa z 1987 roku, a o czym mowa? O opowieści Michela Tournier, Kacper, Melchior i Baltazar. Zdecydowałam się ją przeczytać, dlatego że Święto Trzech Króli było właśnie w styczniu, więc pomyślałam, że styczeń to jest jeszcze dobry moment, żeby zacząć czytać taką opowieść. Michel Tournier to jest pisarz francuski, on zmarł w 2016 roku, natomiast jest jednym z tych bardziej znanych i zdecydowanie docenianych współczesnych pisarzy francuskich, nagrodzonym wieloma nagrodami. Znany jest polskim czytelnikom, jak głosi tutaj ten opis, już mający swoje lata, ale wciąż aktualny. Znany jest polskim czytelnikom jako autor powieści Piętaszek, czyli Otchłanie Pacyfiku. Ja mam tutaj Piętaszka, czyli Otchłanie Pacyfiku, też w moich zbiorach. On czeka na przeczytanie. Za chwilę powiem Wam, o czym opowiada ta książka. Natomiast Kacper, Melchior i Baltazar wprowadza nas w świat odnowionej i przestylizowanej legendy o hołdzie betlejemskim. Rozważania autora nad życiem i losem bohaterów mitu, a zwłaszcza nad tragedią czwartego przybysza ze wschodu, księcia Taora, bo jak się okazuje był też czwarty przybysz tutaj w tej wersji pisarza, odsłaniają stopniowo metaforyczny sens tej poetyckiej przypowieści. I pisałam też o tym na Instagramie, że kiedy zaczęłam czytać tę opowieść, poczułam, że opuściłam moją strefę komfortu, dlatego że ja rzadko czytuję literaturę francuską, to raz, a po drugie, akcja książek, które czytam, zwykle jest umiejscowiona gdzieś w Europie, ewentualnie w Stanach Zjednoczonych. A tutaj zaczęłam czytać już ten pierwszy rozdział o królu Kacprze, no i trafiłam do Afryki. Jedyną książką, którą ja sobie przypominam, której akcja toczyła się właśnie w Afryce, jest W pustyni i w puszczy. Swoją drogą ja W pustyni i w puszczy bardzo lubię. W zeszłym roku też odświeżałam sobie to W pustyni i w puszczy. I o ile początek W pustyni i w puszczy bywa kłopotliwy, bo trzeba zorientować się w całej sytuacji politycznej, o tyle później czytało mi się W pustyni i w puszczy naprawdę bardzo dobrze. Płynęłam przez tę opowieść. Mamy tutaj kilka rozdziałów. Pierwszy rozdział poświęcony jest właśnie pierwszemu królowi, Kacprowi, drugi królowi Baltazarowi, a trzeci królowi Melchiorowi. Później pojawia się też kilka innych rozdziałów, między innymi rozdział zatytułowany Herod Wielki, Wół i Osioł. Autor Kacpra, Melchiora i Baltazara lubi zresztą pochylać się nad mitami, zastanawiać się nad nieco innymi ich wersjami, odkrywać je na nowo. Ten Piętaszek, czyli Otchłanie Pacyfiku, ta inna książka autora, to utwór czerpiący obficie również z tradycji literackiej. Na starych motywach powieści Daniela Defoe, Tournier osnuł powiastkę filozoficzną zawierającą dociekliwe analizy stanów psychicznych wywołanych samotnością i przemian, jakie w nich następują wraz z pojawieniem się drugiego człowieka. Ale jeśli chodzi o tego Piętaszka, czyli Otchłanie Pacyfiku, to ja sobie bardzo chętnie może jeszcze w tym roku tę książkę przeczytam, ale na pewno poprzedzę ją lekturą opowieści Daniela Defoe o Robinsonie Crusoe, bo uważam, że one będą dobrze współgrały, jeśli przeczyta się jedną po drugiej. Jeszcze taki krótki fragment z tego Kacpra, Melchiora i Baltazara, odnoszący się właśnie do tego króla Kacpra. Kazałem założyć na terenie moich parków rodzaj rezerwatu zwierzęcego, gdzie hoduję najciekawsze egzemplarze afrykańskiej fauny. Mam tam goryle, zebry, święte ibisy, pytony. Zrezygnowałem natomiast z lwów i orłów. Czekam za to na jednorożca, feniksa oraz smoka, które obiecali mi przejezdni podróżni i za które dla większej pewności zapłaciłem z góry. Okazuje się też, że ten król nie wyruszył za gwiazdą z tak wzniosłych pobudek, jak mogłoby się nam wydawać, bo w wersji
pana Turnie, czytamy tak. To będą słowa nadwornego astrologa. Wierz mi, ruszaj jej śladem, jedź, podróż będzie najskuteczniejszym lekarstwem na twoje cierpienie. Podróż to nieustanne i nieuchronne znikanie, jak słusznie mówi poeta. Na jakiś czas znikaj więc i ty, taka kuracja na pewno dobrze ci zrobi. Więc król Kacper wyrusza w drogę z takiego powodu. A z czego wynikało jego cierpienie, to już wam nie zdradzę, musicie sami sięgnąć po tę książkę. Zobaczymy, jak będzie mi się ją czytało, bo tak jak powiedziałam, trochę niekomfortowo czuję się w książce, której akcja toczy się w Afryce. Przynajmniej teraz, na razie na początku, ale wiadomo, że ona też będzie toczyła się w tych miejscach, do których czytelniczo nie trafiam zbyt często. Zobaczymy. Jestem bardzo ciekawa, czy ta lektura mi się spodoba i czy będzie tak trafiona jak te poprzednie, bo zaczęłam naprawdę dobrze ten rok. Naprawdę jestem zadowolona z tych moich czytelniczych wyborów. Koniecznie dajcie mi znać, jak wypadł czytelniczo wasz styczeń. Może nie tyle, ile książek udało wam się przeczytać, ale czy były to książki dobre i czy pojawiła się wśród nich taka książka szczególnie dobra, którą chcielibyście polecić innym, napiszcie o niej w komentarzu. Może akurat ten komentarz przeczyta ktoś, kto również się nią zainteresuje. Może też zainteresuje się nią ja, chociaż patrząc na ten ogrom książek, które mnie otacza i na to, ile spośród nich czeka jeszcze na przeczytanie, no to pewnie tak szybko do biblioteki nie zajdę. Dobrze, zapraszam was tradycyjnie już na mojego Instagrama, na mojego Facebooka, szczególnie na Instagrama, bo tam publikuję całkiem sporo smaczków z takich moich bieżących lektur. Ostatnio pojawiała się tam też chociażby relacja z etnograficznego muzeum w Krakowie, bo wiecie dobrze, że ja takie etnograficzne smaczki lubię. Do zobaczenia w kolejny poniedziałek w kolejnym filmiku.